Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona powoli dobiega końca. Przed nami jeszcze tylko 3 teatralne wieczory. Już dzisiaj o godzinie 20 na scenie Teatru Nowego w Zabrzu zobaczymy spektakl Wojciecha Tomczyka Zaręczyny w wykonaniu rodzimego zespołu. Dzień później, w sobotę w Kopalni Sztuki, swoje przedstawienie zatytułowane Złoty Smok zaprezentuje Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A o godzinie 20 na deskach Zabrzańskiego Teatru wystąpi Teatr z Elbląga ze spektaklem Matnia. Zakończenie i rozstrzygnięcie tegorocznej edycji festiwalu odbędzie się w niedzielę 25 października. To przed nami, a co za nami? Między innymi spektakl Tata ma kota w wykonaniu plejady gwiazd. Którzy tak samo jak ja myśleli o innych, którzy tu wchodzili, którzy miejsce pozajmowali, którzy pojemni wyjmowali. Tatuś myśli o mamusi, że taka dzielna. I chcę bardzo. Nie nagrywać i jeszcze raz nagrywać. To moje mocno. Wystającym mężem, ojcem, kochankiem. Ale jeszcze wszystko udokumentowane. Oczywiście za taką postawę nie ma dodatkowych podróżów. Ale w miarę bezpiecznie przychodzicie etapowo. Oczywiście nie ma też szans, aby dzieci były twoje. Nawet jak kupisz najlepszego kampera na świecie. I udowodnisz Stanowi, że podczas swoich podróży służbowych po całym kraju będziesz nie tylko ojcem, ale też szkołą. Nie ma szans. Ale nie wolno się trafić. Możecie mieć dzieci. Spektakl przygotowany przez scenę prapremier in vitro w Lublinie widzowie zobaczyli w postindustrialnej przestrzeni Kopalni Sztuki Demex. I wtedy mamusia i tatuś kochają się na tych Ikeach, stołach, krzesłach, dywanikach, że powstaje mały plemniczek zapierniczek i małe jajeczko pisaneczko. Rzeczywistość przedstawiona, studio festiwalowe, drodzy Państwo, na jeden dzień przeniosło się do Kopalni Sztuki Demex. To właśnie tutaj widzowie mieli okazję zobaczyć spektakl zatytułowany Tata ma kota. Spektakl jest głosem ojców samotnie wychowujących swoje dzieci i tych, którzy zostali pozbawieni opieki nad dzieckiem. Jest spojrzeniem na problem rozpadających się małżeństw, do których ojcowie tracą swoje prawa. Minimalistyczna scenografia, ale niezwykle wyraziste postacie. Sami mężczyźni na scenie, proszę powiedzieć, czy nie brakowało w tym gronie aktorów kobiety? Przecież kobieta jest od początku i to jaka? Ona wystarczy za całe stado kobiet, moim zdaniem. Jest i tak dominująca tutaj. Po raz pierwszy spektakl wystawiany na Śląsku. Czy po raz pierwszy na Śląsku? Tak. Tak. Tak, tak się zastanowiłem, ponieważ jeździmy teraz z projektem Teatr Polska i byliśmy już w kilku miastach i mówiąc szczerze, czasami człowiek nie ogarnia, gdzie jest, ale rzeczywiście na Śląsku jesteśmy po raz pierwszy i cieszymy się, że taki był odbiór spektaklu. Na początku było trochę ciężko, jak to na festiwalu, bo ludzie nie bardzo wiedzą, czego się spodziewać, czy wolno się śmiać, a my próbujemy w naszym spektaklu jednak poprzez trochę przymrużenie oka, poprzez czasami szyderstwo, czasami groteskę, opowiedzieć ten temat i lubimy, kiedy publiczność oddycha razem z nami, w końcu zaczęła. To fajnie, że się nie udusili. Ja mam takie wrażenie, że to nie był jeden temat, bo tych naprawdę wątków bardzo ważnych, bardzo istotnych było wiele. Oprócz tych relacji ojciec-dziecko, oprócz tej dyskryminacji, która tu była wyraźnie zaznaczona, ja tu jeszcze znalazłam szereg innych wątków. In vitro, molestowanie, przemoc w rodzinie. Zastanawiam się, jak w jednym spektaklu można właśnie zawrzeć tyle ważnych, istotnych tematów. Można, bo mianownikiem wspólnym jest dziecko. To dziecko cierpi najbardziej na konfliktach, które są między dorosłymi. A te wszystkie elementy, które wymieniła Pani właśnie, to są jakby znamiona konfliktów, które
są właściwością ludzi dorosłych, ale niekoniecznie dojrzałych. A dzieci najbardziej na tym cierpią tak naprawdę i dlatego staramy się zwrócić uwagę też poprzez sztukę na ważny problem, który dotyczy naszego społeczeństwa u początku XXI wieku. Jak ty mądrze powiedziałeś to. A proszę powiedzieć, czy to bardziej jest spektakl kierowany dla kobiet, czy dla mężczyzn? Ja myślę, że to w pewnym momencie jakby obie te grupy muszą sobie zdać sprawę, że toczą walki, a piłką w tych walkach jest dziecko. I to tak z jednej, jak i z drugiej strony ta świadomość musi jakoś rosnąć. I chcemy powiedzieć o tym, że jakby to nie zawsze jest tak, że mamusia jest ofiarą, a tatuś jest sprawcą, tylko często jest odwrotnie, a werdykty są dramatycznie przechylone na stronę kobiet i właściwie w tej całej rozgrywce my jakby na początku meczu już nie mamy szans żadnych. A biologicznie komórka jajowa żeńska, komórka męska, plemnik, czyli dwie postaci, męska, żeńska, zawsze jest, tworzy się nowe życie. To też jest taki spektakl, który obnaża, można by rzec, niedoskonałości prawa rodzinnego, czy takiego nie zawsze obiektywnych relacji na sali sądowej, prawda? Kiedy toczy się, można by rzec, bój o dziecko, o prawa do dziecka. Tak, ten tekst tak powstawał z historii opowiedzianych, zasłyszanych, z przykładów. Rzeczywiście, no spektakl na faktach, te rzeczy, kiedy mamy takie prawo, ale trzeba też mówić, że trzeba to prawo może naprawiać, może na nowo stanowić, ale też zauważać pewne rzeczy, nie tylko klapki na oczy i no właśnie, jesteśmy przed wyborami. Teraz już będziemy mieli nową władzę, wszystko na to wskazuje i ona nam te rzeczy wszystkie uporządkuje. Przepraszam, bo jest z nami reżyser. Chodź Łukasz, powiedz dwa słowa. Chodź. Chodź, my się świetnie komponujemy. On do nas kompletnie nie pasuje. Panie Łukaszu, może ten spektakl należy odbierać jako taki apel mężczyzn, którzy zostali w życiu pokrzywdzeni przez żonę, przez matkę swojego dziecka, może przez prokuratora właśnie. No różnie w tym świecie ludzi dorosłych bywa. Jakby nie rozpatrujemy stopnia winy przy rozpadzie pożycia. Natomiast opowiadamy o tym, co w tym wszystkim robi dziecko. I tutaj już koledzy powiedzieli, że to jest najbardziej taka newralgiczna struna w tej całej, ja to użyję eufemizmu, zabawie, a to wcale zabawa nie jest w gruncie rzeczy, bo rzeczywiście stawką jest dziecko. Zresztą mamy tutaj dziecko, które na koniec spektaklu mówi, że niestety nie może się wypowiedzieć w sprawie, ponieważ do 13 roku życia jego rola, jego wypowiedź jest czy prawo do wypowiedzi jest kompletnie niezbrane pod uwagę. Walczymy ze stereotypami, przepraszam, że jeszcze ten, po prostu walczymy ze stereotypami, to tak jak koledzy już powiedzieli, no nie zawsze jest tak, że z góry wiadomo, kto jest winien. Często sądy decydują o tym, po prostu kierując się takim przeświadczeniem, że mężczyzna jako silniejszy z gruntu zły zawsze będzie winnym, a kobieta nie. Często tak jest. Nie mówimy, że tak nie jest, natomiast nie zawsze. I to o tym chcielibyśmy też trochę, na to chcielibyśmy uwrażliwić. I też chyba też dość ważnym elementem tego spektaklu, tutaj prowadziliśmy swoje własne dyskusje podczas prób, czy mężczyzna też jest gotowy na pewną odpowiedzialność? To też musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, żeby wziąć te sprawy też w swoje ręce. Nie bać się, nie robić pochodów, manifestacji głupich, bez sensu, tylko tak sobie przed sobą odpowiedzieć, czy jest gotowy też na to. Bo najczęściej jest tak, że to właśnie mężczyzna odchodzi, ale nie z własnej winy. Czasami jest tak, że jednak to te winy trzeba równoważyć, a najważniejsze jest dziecko w środku. To, co zostaje po nas, z kobiety i z mężczyzny, dziecko. Niemniej jednak no, statystyki, liczby nigdy nie kłamią. One są po prostu, one są zawsze ścisłe, bardziej lub mniej i one mówią o tym, że
w tych wszystkich sporach my traktowani jesteśmy, my mężczyźni, traktowani jesteśmy absolutnie po macoszemu, żeby tak nie wychodzić z tej dziecięcej... Po macoszemu? Popatrz. Tak, z tej dziecięcej terminologii. Jesteśmy, nasz teatr jest w Lublinie i w Lublinie skład sądu rodzinnego orzekającego te sprawy to są wyłącznie kobiety, wyłącznie. Nie ma ani jednego mężczyzny, sędziego, który by tam jakby w dobie dyskusji o parytecie wydaje mi się, że jest to taka też sprawa niezwykle domagająca się nagłośnienia. Może żeby tak już zakończyć, statystyka, jak powiedział klasyk, jest jak bikini, tak? Czyli wiele odsłania, ale najważniejsze ukrywa. Także ale jeszcze chciałam... najważniejszym chcemy powiedzieć w tym spektaklu. A jeszcze chciałam powiedzieć, że mnie się bardzo podoba to, że z tego spektaklu wyłania się obraz mężczyzny takiego, który chce być bardzo zaangażowany w te sprawy rodzinne, bardzo mocno zaangażowany w kwestie wychowania dziecka i mężczyzny, któremu bardzo zależy na tym, żeby to dziecko go po prostu kochało i szanowało. I to mi się bardzo podoba. No tak, nie bez kozeru, koledzy tutaj są też w krótkich spodenkach, więc jakby ten rodzaj naszego wyobrażenia na temat ojcostwa też weryfikuje życie, bo często jakby, no niestety, często i gęsto nie jesteśmy w stanie stanąć na wysokości zadania i nie opowiadamy też w tym spektaklu mężczyznach, którzy kompletnie nie są, ojca, którzy kompletnie nie są zainteresowani wychowaniem swoich dzieci, bo takich też jest sporo. Mówimy o tej grupie, która domaga się równouprawnienia pod tym względem. I to jest trochę paradoks, tak? Bo żyjemy w takiej szerokości geograficznej, mieszkamy, gdzie kobiety domagają się tego równouprawnienia we wszystkich innych dziedzinach życia. A my zwracamy na tę jedną, która naszym zdaniem jest no niestety bardzo sfeminizowana, czy zdominowana przez kobiety, nie sfeminizowana. Bo... Jeszcze na zakończenie chciałam zapytać, a jakimi ojcami na co dzień panowie staracie się być dla własnych dzieci? Panie Przemysławie? Pytanie do moich dzieci za jakiś czas, bo to ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Staram się być dobrym ojcem, a czy mi to wychodzi? A który z panów jeszcze chciałby? Tego nigdy nie będziemy wiedzieć. Dowiemy się, nie wiem, za 10-12 lat, kiedy oni to powiedzą. Kiedy będą wracać do naszych domów. Do mamy, do ojca, kiedy będą mieli własne dzieci, spotkają się z różnymi rzeczami, z którymi my się teraz spotykamy. Z problemami ze szkołą, z wychowaniem, z takimi po prostu. I oni nam o tym powiedzą. Ale na przykład tutaj Arek, myślę, że chciałby móc wiedzieć, jakiego syn... Ja chciałem powiedzieć, że ja żyję wciąż nadzieją, że mój syn, tak jak 3 lata temu był dumny ze mnie, kiedy widział mnie na scenie, tak i teraz jest wciąż dumny, kiedy teraz nie może mnie oglądać. Tego życzymy z całego serca. Z Demexu przenosimy się już do siedziby teatru, gdzie wystawiono sztukę Goodnight Cowboy w wykonaniu artystów z Teatru Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. To współczesna opowieść o młodym mężczyźnie, który w poszukiwaniu własnej tożsamości rusza w wielki świat i sprzedaje swoje ciało. Codziennie o 16 odbiera mnie ze szkoły. Moja żona pracuje na drugą zmianę w szpitalu, ładna, prawda? Jak Grace Kelly w samochodnie. Pisze od ludzkiej gwiazdy. Lubię westerny. Ale ma 120 cm wzrostu. Jeździ zapięty w fotelu. A Zosia ma już 135 i potrzebuje tylko takiej specjalnej podkładki pod pupę. I taka specjalna poduszka, wiesz o czym mówię? Aha. Pamiętasz, czym tu przyjechaliśmy? Twoim samochodem? Jeszcze Laguna. Renault Laguna. Rocznik 2011. Komplet punktów za ochronę dziecka w czasie testów dynamicznych. Przednia poduszka powietrza, kierowcy i pasażera. Francuskie samochody. Gówno mi odbierze, proszę. Czujesz się bezpiecznie w ogóle? A ty mówisz, jak jest niebezpiecznie? Bohater, wędrując po hotelowych pokojach, mieszkaniach klientów i kowbojskich preriach, musi odpowiedzieć na pytania związane z własną tożsamością. Wygibasy na dyskotece. Tu
centymetr. Kolana lekko objęte. Prawa noga do przodu, do szuflady lewą. Lewa noga do tyłu. A może mnie pan... Nie wyobrażalne, żeby młody człowiek nie umiał tańczyć walca. Te i inne spektakle rywalizują o nagrody 15. Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrzu.